Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny, ponieważ znajdujemy się w innym miejscu, już nie jesteśmy u mnie w mieszkaniu. Znajdujemy się w budynku, w którym odbywają się zajęcia dla kierunków takich na przykład jak dietetyka i jesteśmy w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Ze mną jest pani doktor Karolina Jakubczyk. Myślę, że za chwilę też powie dokładnie, czym się zajmuje. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o antyoksydantach i ogólnie o właśnie pracy pani Karoliny Jakubczyk. Więc bardzo serdecznie Was na dzisiejszy odcinek zapraszam. Cześć, bardzo miło mi Was gościć w naszym budynku, czyli w Katedrze i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki, gdzie właśnie, tak jak tutaj Pan Piotrek powiedział, odbywają się zajęcia w szczególności studentów właśnie takich kierunków jak dietetyka, ale też właśnie biotechnologia medyczna czy też farmacja. Także na takie kierunki Was też tutaj zapraszamy. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, czym się zajmuję na co dzień. Czyli tak naprawdę jestem wykładowcą akademickim i w swojej pracy naukowej właśnie tutaj w zakładzie w szczególności zajmuję się badaniem antyoksydantów, czyli potencjałem antyoksydacyjnym roślin, a różnych produktów spożywczych. I to dzisiaj chcielibyśmy Wam trochę przybliżyć. No właśnie, w swojej pracy naukowej nie wiem, czy mogę przejść na ty. Tak. Może tak będzie też trochę nam wygodniej, ale właśnie zajmujesz się antyoksydantami i czy byłabyś w stanie nam przybliżyć to pojęcie, ponieważ bardzo dużo osób, myślę, że część z Was na pewno wie, czym w ogóle są te antyoksydanty. Bynajmniej znamy to pojęcie, ale może nie do końca jesteśmy w stanie je wyjaśnić. I czy mogłabyś właśnie nam przybliżyć to pojęcie? Oczywiście, antyoksydanty, czy też przeciwutleniacze, bo tutaj możemy je właśnie spotkać pod tymi dwoma nazwami. Są to takie molekuły, cząsteczki, które będą chronić nasz organizm przed reakcjami utleniania. Tak naprawdę na takie reakcje narażone są różne molekuły w naszym organizmie, bo i cząsteczki właśnie naszego DNA, białek, czy też nawet lipidy. I wtedy mówimy choćby o peroksydacji lipidów. Dlatego tutaj tak bardzo ważne jest, żeby te antyoksydanty występowały w naszym organizmie. I tutaj, jeżeli chodzi o jakby tą grupę cząsteczek, to możemy sobie wymienić antyoksydanty endogenne i egzogenne. Endogenne to są takie, które występują naturalnie w naszym organizmie, więc nie musimy ich dostarczać z zewnątrz. I tutaj możemy wymienić przede wszystkim enzymy antyoksydacyjne, choćby katalazę czy peroksydazę glutationową, więc tutaj faktycznie jest to takie wsparcie naszego systemu od wewnątrz. Ale są też antyoksydanty zewnątrzkomórkowe, które musimy dostarczać. Właśnie dostarczamy je wraz z pożywieniem. I tutaj możemy właśnie mówić o witaminach antyoksydacyjnych, witaminie C, A, E, więc tutaj każdy z nas doskonale o nich wie. Ale również właśnie takimi silnymi antyoksydantami są polifenole, czy choćby karotenoidy. Więc tutaj są tu takie cząsteczki, które mają za zadanie chronić nasz organizm przed nadmiernym utlenieniem. Więc teraz w momencie, w którym dochodzi do takiego nadmiernego utlenienia, więc w naszym organizmie jest zbyt dużo wolnych rodników, są to właśnie takie cząsteczki, które mają niesparowany elektron i wtedy faktycznie one odpowiadają za te wszystkie uszkodzenia, a to wtedy dochodzi do zaburzenia równowagi antyoksydacyjnej i dochodzi do tak zwanego stresu oksydacyjnego. Czyli rozumiem, że wolne rodniki nie są dla nas niczym dobrym, więc warto by było pomyśleć o takich produktach, które będą bogate w te antyoksydanty. Czy właśnie byłabyś w stanie nam powiedzieć, jakie właśnie produkty, które zawierają takie antyoksydanty, warto by było właśnie umieścić w swojej codziennej takiej diecie? Zdradzę Wam kilka takich moich sekretów, ale tutaj ważne jest to, że wolne rodniki nie powinniśmy ich kojarzyć, że one są wyłącznie złe. Bo tutaj faktycznie one w naszym organizmie mają bardzo dużo różnych takich funkcji fizjologicznych, więc na przykład są takimi cząsteczkami sygnałowymi, ale w odpowiednim stężeniu. Więc chodzi nam tutaj o to, żeby zachować balans między właśnie wolnymi rodnikami a antyoksydantami. Jeżeli ten balans zostaje przechylony, więc mamy więcej tych właśnie wolnych rodników, wtedy właśnie dochodzi do tych wszystkich zaburzeń, które nazywamy stresem oksydacyjnym. Także chciałabym, żebyście zapamiętali również, że one są pozytywne, ale właśnie w takim stężeniu naturalnym. A tutaj też warto powiedzieć o tym, dlaczego dochodzi do tego zaburzenia, zanim jeszcze powiemy, zdradzimy te triki takie i co warto stosować.
Ale to tutaj faktycznie w obecnym świecie, w którym żyjemy w dość dużym biegu, jesteśmy narażeni na bardzo wiele czynników takich zewnętrznych, które będą generować, czyli właśnie zwiększać produkcję tych wolnych rodników. I tutaj choćby różnego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, czy chemia, która jest dodawana coraz częściej do kosmetyków, czy też do żywności nawet. Nieodpowiednia dieta, taka, która będzie obfitować na przykład w nadmierną ilość tłuszczów, w szczególności właśnie kwasów nasyconych, tłuszczów trans, czy będzie to na przykład taka żywność, którą lubimy, że jest taka zgrillowana, no to wtedy faktycznie pobudzamy jakby te wszystkie reakcje w naszym organizmie. Co ciekawe, a nawet u palaczy w ogóle jest nasilony stres oksydacyjny, więc tutaj też nawet mówimy o takich palaczach biernych, czyli jak tylko jesteśmy jakby z boku tutaj, a więc ważne tutaj, żeby faktycznie tych antyoksydantów w naszej kuchni znalazło się bardzo dużo, bo jesteśmy bombardowani wręcz tymi negatywnymi cząsteczkami. A teraz co możemy zastosować w naszej kuchni? Tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać, żeby nasza dieta była bogata w świeże warzywa i owoce. Bo tutaj faktycznie część antyoksydantów jest wrażliwa na temperaturę. Tutaj pięknym przykładem jest witamina C, która faktycznie jak nasilimy tutaj temperaturę, czy trochę sobie jakiś produkt poleży, a to nam będzie się degradować. Więc tutaj ważne jest, żeby spożywać takie świeże warzywa, które gdzieś tam długo nie odstały, zanim na przykład je pokroimy, bo tutaj faktycznie one będą taką bombą, jeżeli chodzi o antyoksydanty. Jeżeli spojrzymy sobie na same warzywa, to tutaj taką fajną grupą są po prostu warzywa liściaste zielone, więc na przykład szpinak czy różnego rodzaju sałaty. Dodatkowo brukselka, brokuły, ale także ich kiełki są bardzo fajnym źródłem antyoksydantów. Dodatkowo taka grupa żywności tutaj wśród warzyw, na którą warto zwrócić uwagę, to właśnie warzywa, które mają taką czerwoną, pomarańczową barwę, więc one będą miały bardzo dużą zawartość karotenoidów, które również są silnymi antyoksydantami. Na przykład w pomidorze znajdziemy likopel, a możemy wybierać czerwoną paprykę, która dodatkowo oprócz właśnie karotenoidów będzie miała bardzo dużo witaminy C, choćby też właśnie takie pomarańczowe warzywa jak dyja, która ostatnio była bardzo popularna, bo był na nią sezon. Także tutaj taka czerwona, pomarańczowa barwa faktycznie będzie tutaj nam sprzyjać. Co ciekawe, tak jak mówiłam Wam o temperaturze, że niektóre tutaj związki są na nią wrażliwe, to w przypadku likopenu właśnie im mamy produkt bardziej przetworzony i nawet narażony na temperaturę, to jest go więcej, bo wtedy jakby z tego naszego produktu, jeżeli on jest na przykład, jest to przeciek pomidorowy, jest on przetarty, a jest on uwolniony z komórek, więc to też jest bardzo fajne, że tutaj spokojnie nie musimy się tej temperatury bać. A jeżeli chodzi o owoce, to tutaj zdecydowanie najlepszym źródłem są owoce jagodowe. A więc takie, które mają taką ciemną barwę, wręcz taką fioletową, granatową. I one mają bardzo dużo antocyjanów. Są to najsilniejsze antyutleniacze. I takich owoców mamy bardzo dużo. Fajnie, żeby korzystać z takich naszych owoców, które nie są sprowadzane, bo przez to mamy krótszy czas przechowywania, transportu, więc zdecydowanie będą one dla nas lepszym wyborem. I tutaj możemy wymienić różnego rodzaju jagody, jeżyny, czarną porzeczkę. A tutaj po tej grupie takich fioletowych warzyw, takich bardzo ciemnych owoców, a to tutaj też możemy wymienić właśnie te o czerwonej barwie, więc maliny, truskawki, a takich owoców mamy mnóstwo, takich od nas możemy je tutaj bez problemu czy kupić, czy nawet mieć na działce, więc to są bardzo fajne wybory. A tutaj też to, co ja sama w kuchni stosuję, to właśnie bogactwo przypraw. I to są kolejne źródła antyoksydantów. I do takich przypraw możemy zaliczyć przede wszystkim właśnie takie przyprawy kuchni azjatyckiej. Więc tutaj kurkuma, właśnie, czy też takie popularne curry, imbir, różnego rodzaju właśnie takie korzenne przyprawy, na przykład cynamon, ale też choćby majeranek czy tymianek będą dobrym wyborem. I co ciekawe, w krajach azjatyckich nie tylko do dań dodaje się przyprawy, ale również spożywa się takie napary. Więc tutaj mamy możliwość kupienia świeżego korzenia imbiru czy nawet kurkumy, więc możemy sobie przygotować taki napar po prostu z kilkoma plasterkami, zalać go gorącą wodą, pod koniec później dodać na przykład cytrynę, żeby tutaj ta witamina C nam się nie zdegradowała.
I takie napary są bardzo popularne właśnie na, tutaj w tych krajach azjatyckich, więc warto również je w taki sposób wprowadzić do naszej kuchni. Ale jak jesteśmy przy naparach, to tutaj bardzo dobrym antyoksydantem będzie właśnie zielona czy biała herbata, ale również matcha, o której później troszeczkę Wam powiemy, czy choćby kakao, tylko pamiętajmy, żeby to było takie prawdziwe, czy właśnie gorzka czekolada, ale nawet kawa, tylko pamiętajmy, że to też powinna być taka kawa prawdziwa, nie kawa instant. I to są też takie fajne napary, które w łatwy sposób będą nam dostarczać antyoksydanty. No właśnie, jak zaczęłaś w ogóle wymieniać te wszystkie produkty, to ja tak się wystraszyłem, że za chwilkę będę musiał powiedzieć, że no bo zaczęłaś wymieniać wszystkie produkty, które raczej młodzież, za którymi nie przypada, bo tam była i brukselka, i szpinak, prawda? Ale rzeczywiście później okazało się, że w wielu takich produktach te antyoksydanty możemy spotkać, więc rzeczywiście jest bardzo szeroki wybór i każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie. Prawda? Tak, zdecydowanie. Tutaj można znaleźć coś, co lubimy, a żeby się też nie przymuszać, ale faktycznie mamy całą gamę również warzyw, owoców, przypraw i to też po prostu kwestia, żeby dopasować do siebie, co nam będzie i jakby przydatne w kuchni, a przy okazji będzie smaczne, więc nie będzie tylko zdrowe. Pierwszym etapem naszego doświadczenia będzie przygotowanie naparów, a następnie ich przesączenie. Więc odmierzamy sobie 200 ml wody, która się dopiero zagotowała. I zalewamy każdą przygotowaną herbatę. Tutaj mamy herbatę matcha. Następnie będzie herbata zielona oraz herbata z aronii. Odmierzamy do każdego z przygotowanych herbat w zlewkach po 200 ml. W każdej saszetce oraz tutaj w zlewce z herbatą matchą mieliśmy około 2 g surowca. Dodajemy około 200 ml wody, więc uzyskujemy takie same stężenie jak przy zwykłej zaparzonej herbacie w warunkach domowych. Teraz ważne jest, żeby wszystkie nasze herbaty dokładnie wymieszać, tak aby wyrównać stężenie tutaj związków, które będą przechodzić z saszetki do naszego naparu. Herbata matcha jest bardzo mocno sproszkowana, więc tutaj zależy nam na tym, żeby ten etap był wykonany jak najlepiej, a żeby wszystkie cząsteczki tutaj dobrze się rozpuściły. Tak przygotowane herbaty zostawiamy na 5 minut w celu zaparzenia się, a później kolejnym etapem będzie sączenie. Tutaj do naszej analizy włączyliśmy również sok z cytryny, więc tutaj już taki sok możemy sobie przesączyć, aby właśnie pozbyć się wszystkich pestek czy różnych cząsteczek, które tutaj nam zostały. Minęło 5 minut, w którym herbaty się zaparzały, więc teraz kolejnym etapem może być ich przesączenie, tak samo jak zrobiliśmy to z sokiem z cytryny. Do naszego badania potrzebujemy tylko 100 mikrolitrów, więc jest to bardzo mała objętość,
Dlatego tak naprawdę wystarczy nam tylko kilka mililitrów takiej gotowej przesączonej herbaty. I teraz dlaczego w ogóle ten napar musimy przesączyć? Jeżeli chodzi o właśnie nasze badanie, to będziemy korzystać ze spektrofotometru. Więc tutaj będziemy sprawdzać, jak nasz roztwór absorbuje światło. Więc tutaj nie możemy mieć żadnych cząsteczek, żadnych paproszków, które mogłyby to światło odbijać. Jeżeli chodzi o takie tradycyjne przygotowanie maczy, to tutaj na dnie jest bardzo dużo takich drobnych cząsteczek, które nam się nie rozpuściły. Tradycyjnie używa się takich bambusowych patułek, które mają bardzo dużo właśnie takich drobnych jakby elementów, które pozwalają nam dobrze ten nasz napar wymieszać i właśnie spowodować, żeby rozbić te wszystkie cząsteczki. Też takim drugim bardzo popularnym sposobem to jest po prostu spieniacz do mleka, więc również w taki sposób możemy tutaj rozpuścić tutaj przed spożyciem naszą maczę, więc w warunkach domowych możemy sobie poradzić w naprawdę różny sposób, albo po prostu dobrze wymieszać bagietką, łyżeczką, tak jak zrobiliśmy to wcześniej. Tu już możemy zobaczyć, że na samym filtrze sączku, który mamy bardzo dużo tak naprawdę cząsteczek, które nam się osadziły w takim ciemnym, zielonym kolorze, a sam roztwór, który mamy przesączony, już ma taką przezroczystą, jasnozieloną barwę. Z tak przygotowanych naparów będziemy zaraz przygotowywać oznaczenie, jednak musimy dać im chwilę, aby napary nam ostygły. To pani doktor, jakby pani jeszcze mogła powiedzieć, co to w ogóle jest to oznaczenie? Będziemy sprawdzać sobie potencjał antyoksydacyjny metodą DPPH, więc tutaj będziemy mieli roztwór, który ma taki syntetyczny, bardzo stabilny właśnie rodnik, którym jest DPPH i będziemy sprawdzać, jak antyoksydanty zawarte właśnie w soku z cytryny czy właśnie w różnych herbatach będą go rozkładać. I teraz ten rodnik ma taką specyficzną barwę, bo jest ona ciemnofioletowa, co zaraz zobaczycie. I w miarę intensywności, ilości antyoksydantów, które tutaj będą się znajdować, ta barwa jest redukowana do właśnie takiej bardziej żółtej. Więc im jaśniejszy, bardziej żółty będzie roztwór po inkubacji, bo tutaj będziemy musieli później poczekać 30 minut, a tym wiemy, że antyoksydantów jest więcej. I to później będziemy mogli odczytać na spektrofotometrze. Nasze napary już się przesączyły oraz już ostudziliśmy je do temperatury pokojowej. I teraz do wszystkich naszych próbówek będziemy dodawać etanol, odczynnik DPPH. Tak jak wspominałam, właśnie ma on taką fioletowo-ciemną barwę. I jest to właśnie ten rodnik, który jest właśnie stabilny, jest on w postaci proszku i tutaj już mamy jego roztwór właśnie w alkoholu. I teraz po kolei będziemy dodawać właśnie etanol DPPH na samym końcu naszą próbę badania. Wtedy już będziecie mogli zaobserwować zmianę barwy. Więc tak naprawdę im więcej antyoksydantów w naszej próbie, tym ten roztwór powinien przyjmować jaśniejszą barwę idącą w bardziej taki kolor żółty, jaśniejszy, fioletowy. Teraz kolejnym krokiem będzie dodanie etanolu do naszych probówek, więc wszędzie dodajemy 2,9 ml. Etanol służy nam tak naprawdę jako takie podłoże do rozpuszczalnika DPPH, żeby uzyskać po prostu jego odpowiednie stężenie. Do ostatniej próby dodajemy 3 ml, dlatego że to będzie nasza taka próba referencyjna, tak zwana A0. Więc tutaj nie będziemy dodawać żadnej substancji badanej, tylko właśnie sam rodnik DPPH, żeby służył nam jako taka substancja wzorcowa. Teraz wszędzie będziemy dodawać 1 ml właśnie DPPH.
nasze azero jest już gotowe, więc możemy je zakręcić. Czyli mamy tutaj tak naprawdę sam roztwór właśnie naszego rodnika DPPH o właśnie takiej fioletowej barwie. Więc będzie to dla nas taka substancja odniesienia. I teraz do każdej próby, z prób po kolei dodajemy naszą próbę badaną. Więc po kolei do pierwszej próby od lewej dodajemy zieloną herbatę. Już widzimy zmianę barwy, więc od dołu powoli nam się roztwór odbarwia. Skierowany jest bardziej już w taki kolor żółty, czyli wiemy, że tutaj ta substancja, czyli ta zielona herbata zawiera bardzo dużo antyoksydantów. Kolejna jest matcha. Dodajemy jej również 100 mikrolitrów. I tu również widzimy, że odbarwia nam się od razu. W sumie ta reakcja jest bardzo podobna jak przy samej herbacie zielonej. Kolejny jest sok z cytryny. Tu widzimy, że reakcja jest bardzo silna, bo tak naprawdę na dnie ta próba już się nam bardzo mocno odbarwiła. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać po inkubacji, bo nasze próby będziemy inkubować 30 minut. Jest to czas niezbędny, aby właśnie ten rodnik, który się tutaj znajduje, czyli rodnik DPPH, został zdegradowany, zniszczony, rozłożony przez antyoksydanty, które się znajdują właśnie w soku czy w różnych herbatach. Tu widzimy po dodaniu herbaty owocowej, że ta zmiana barwy jest niewielka. Teraz wszystkie próby zakręcamy i mieszamy. Możemy zobaczyć, jak teraz jeszcze przed inkubacją zachowuje się nasz roztwór. Tu mamy roztwór wzorcowy, więc ma on taką fioletową barwę. A tutaj jakby próba z herbatą aroniową odbarwiła się nieznacznie, a za to bardzo mocno zadziałał sok z cytryny, a herbata matcha i herbata zielona tutaj bardzo podobnie się zachowały. Ten odcień jest bardzo zbliżony, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać na spektrofotometrze i czy faktycznie, tak jak na pierwszy rzut oka widać, że najsilniejszym tutaj takim surowcem o potencjale antyoksydacyjnym jest cytryna, bo ten kolor odbarwił się nam najbardziej. I sprawdzimy, czy faktycznie tak będzie na spektrofotometrze. Czyli teraz nasze próby chowamy w ciemnym, dlatego że ten rodnik jest wrażliwy właśnie na światło. Więc nie chcemy, żeby żaden dodatkowy czynnik działał nam tutaj na naszą analizę, a tylko same antyoksydanty, które są zawarte właśnie w różnych tutaj naparach, czy też właśnie soku. Więc wracamy za 30 minut. Jeżeli chodzi właśnie o te napary, to właśnie jak to wygląda ich sprawa, jeżeli chodzi właśnie o te właściwości antyoksydacyjne. Tutaj w naszym zakładzie przebadaliśmy napary z ponad 40 gatunków kwiatów jadalnych. Od takich roślin ozdobnych po właśnie choćby właśnie kwiaty drzew czy też krzewów. I tutaj wydaje mi się, że na szczególną uwagę tutaj jakby zasługują kwiaty forsycji. Więc jest to taki żółty krzew, który kwitnie w kwietniu, więc wtedy można go spotkać. Ale również właśnie napary z kwiatów bzu. I to właśnie może być bezczarny albo bez lilak, czyli właśnie o tej białej czy też fioletowej barwie. Więc tutaj faktycznie kwiaty są również takim bogactwem, jeżeli chodzi o antyoksydanty. No i właśnie, jednym z takich naparów była matcha. Myślę, że wiele z nas gdzieś tam się z tą nazwą również spotkało, jak jesteśmy chociażby w jakimś sklepie herbacianym. To myślę, że mogliśmy coś takiego dojrzeć. W takim razie mam pytanie, jeżeli chodzi o matchę, to czy ona jest w ogóle warta uwagi pod względem właśnie tych właściwości antyoksydacyjnych? Tak, tutaj zdecydowanie. Jest to najsilniejszy produkt o właśnie potencjale antyoksydacyjnym i to sprawdziliśmy u nas w zakładzie, ale również tak mówią inne publikacje naukowe i zdecydowanie ma silniejsze właściwości niż taka zwykła zielona herbata, czy choćby właśnie owoce jagodowe,
jagody goji, bo to są takie silne przeciwutleniacze, więc matcha jest na pierwszym miejscu. Jest to właśnie sproszkowana zielona herbata. I nie wiem, czy wiecie, że pochodzi ona z tej samej właśnie rośliny, co herbata zielona czy też czarna, ale właśnie te swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza sposobie uprawy i tak naprawdę potem temu, że jest tak bardzo mocno sproszkowana. Więc tutaj w trakcie, jak krzewy sobie rosną, a pola są zaciemniane takimi specjalnymi matami bambusowymi. I to w ogóle generuje stres w roślinie, więc w momencie, w którym zabieramy jej trochę słońca, to ona przez to generuje i syntetyzuje więcej związków, a właśnie które później odpowiadają za te właściwości antyoksydacyjne. Więc tutaj taki krótkotrwały stres dla niej jest bardzo dobry, a więc tutaj ta matcha zdecydowanie jest najlepszym antyoksydantem. No to stresujemy roślinkę i dzięki temu możemy korzystać z tego. No właśnie, a jeżeli chodzi o matchę, to w jaki sposób najlepiej ją spożywać? No bo na pewno możemy spotkać ją w jakichś deserach, jak jesteśmy w jakiejś restauracji, prawda? No to rzeczywiście tą sproszkowaną herbatę się dodaje do takich potraw. Czy można na przykład ją po prostu zalewać jakąś ciepłą albo gorącą wodą? Jak to wygląda? Tradycyjnie generalnie matcha była spożywana albo na zimno, czyli w takiej temperaturze 25 stopni, albo na gorąco, czyli tam około 80-90 stopni Celsjusza. I tutaj w naszych badaniach jednak potwierdziliśmy, że ta wyższa temperatura, czyli właśnie bliska 90 stopni, była najlepsza, jeżeli chodzi o ten potencjał antyoksydacyjny. Ale tak jak już mówiłam wcześniej, część antyoksydantów jest wrażliwa na tę temperaturę. Polifenole generalnie są w miarę stabilne, ale tutaj jakby to też jest kwestia, żeby znaleźć coś dla siebie. Więc matcha możemy dodawać na zimno do właśnie jogurtów, różnych deserów, czy nawet do różnych koktajli. A jeżeli preferujemy właśnie ją bardziej na ciepło w postaci herbaty, czy też teraz bardzo popularna jest też taka oszukana kawa na matchę, że po prostu do tego naparu dodajemy potem na przykład spienione mleko i otrzymujemy takie latte matcha, więc to po prostu kwestia jakby znalezienia czegoś dla siebie, więc bardzo ważne jest to, żeby po prostu ją stosować i włączyć ją do diety, a tutaj w jakiej postaci to powiedziałabym, że ma mniejsze znaczenie, ale ta wysoka temperatura, czyli napary są dobrym rozwiązaniem. Aha, czyli w żaden sposób nie przeszkadzają. Tak, gorąca. Tak. Tak, to super. Możemy korzystać bez problemu i cieszyć się tutaj tym smakiem. No to dobrze, to w takim razie myślę, że możemy teraz zobaczyć, co nam wyszło w doświadczeniu. Dobrze, zaczynamy od pomiaru już na naszym spektrofotometrze. Pierwsza nasza próba to A0, więc widzimy, że ona ma taki najbardziej fioletowy kolor. Musimy tutaj pamiętać o tym, że jeżeli gąska światła przebiega w tą stronę, to tutaj mamy takie tak zwane żaluzje, a to żeby one były umieszczone po boku. Wkładamy sobie do naszej maszyny. Klikamy start i zaraz tutaj zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza absorbancja, czyli pochłanianie światła. I tutaj już ładnie widzimy, że na długości 520 nanometrów, czyli to jest właśnie ta długość fali, która jest absorbowana, to tutaj mamy właśnie taki wyraźny pik. Więc tu już wiemy, że jest to nasza próba referencyjna, więc ten pik powinien być najwyższy. Sprawdzamy sobie kolejną naszą próbę. Jest to właśnie ta nasza herbata owocowa. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pomiar, to później nasze wyniki powinniśmy podstawić do wzoru. Więc tak naprawdę w naszym wzorze będzie ważna właśnie to nasze A0, czyli tutaj to jest 0,85, bo później od A0 odejmujemy wartość naszą właśnie badaną, dzielimy przez wartość referencyjną i mnożymy razy 100 i w taki sposób otrzymujemy procent inhibicji rodnika DPPH. Więc tu widzimy, że ta różnica jest dość spora. Im większa będzie różnica, tym tak naprawdę mamy lepszy antyoksydant. Więc tutaj mierzymy sobie teraz sok z cytryny. Widzimy, że ten kolor ładnie się zmienił na taki bardzo jasno-żółty, więc tutaj na oko wydaje mi się, że ten wynik będzie najlepszy. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie wyjdzie nam to na naszej maszynie. Już widzimy, że wyszło troszeczkę niżej niż ta herbata, która była wcześniej. Mierzymy sobie kolejną próbę. Czyli tutaj mamy matchę. Pamiętajmy, że przy herbatach mieliśmy takie samo stężenie, bo to było tak naprawdę 2 gramy na 200 ml. Sok z cytryny jest skoncentrowany, więc o tym też powinniśmy pamiętać. A i tutaj już wyszło nam troszeczkę wyżej, bo 0,32, więc póki co ta matcha wypada nam najsłabiej, o dziwo. I ostatnia to jest zielona herbata.
Ale tutaj te wyniki są naprawdę, jakby wybraliśmy same najsilniejsze takie związki o tym potencjale antyoksydacyjnym, a więc tutaj te wszystkie wyniki będą naprawdę bardzo dobre. I tu widzimy, że w ogóle zielona herbata wychodzi bardzo podobnie jak matcha, a praktycznie nie ma między nimi różnicy. Więc teraz będziemy nasze wyniki podstawiać do wzoru i sprawdzać, jak wypada to właśnie w tym procencie inhibicji. I im on będzie wyższy, tym znaczy, że tak naprawdę te antyoksydanty, które były w naszej próbie, to tyle tego rodnika zdegradowały, więc tyle go się rozłożyło. Więc im więcej go rozłożymy, tym dla nas lepiej. Więc jeżeli na przykład tutaj w tym soku z cytryny wyjdzie nam, że to było 60% rodnika DPPH, a w zielonej herbacie powiedzmy, że wyjdzie 45%, to wtedy wiemy, że 60% tego rodnika, czyli wolnych rodników, zostało zdegradowane. Czyli dla nas jest to korzystniejsze, jest to silniejszy antyoksydant. Zaraz przeliczymy te wyniki i zobaczymy, co z tego wyszło. Przeliczyliśmy nasze wyniki według wzoru, który macie podany. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w oparciu właśnie o to, jakie tutaj kolory widzimy. Więc tutaj najwyższy procent inhibicji rodnika DPPH, czyli substancja, która jest najsilniejszym antyoksydantem, to właśnie sok z cytryny. Więc widzimy, że ona ma taki jasny, żółty kolor. I tutaj ten procent inhibicji wynosił aż 97%, czyli tyle rodnika zostało zdegradowane. Na drugim miejscu była właśnie nasza herbata z aromatem. Tak jak Wam już mówiłam wcześniej, aronia właśnie jest tym owocem o ciemnej barwie, więc ma bardzo dużo antocyjanów i tutaj ten procent wynosił aż 85%. I tutaj herbata i matcha i ta zielona herbata wyglądają bardzo podobnie, bo w przypadku matchy to jest 37% inhibicji rodnika DPPH i to są te dwa tutaj roztwory, które mamy, a w przypadku zielonej herbaty to aż 33%, więc wszystkie te substancje wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, ale zdecydowanie najsilniejsza była właśnie herbata aroniowa oraz właśnie sok z cytryny. Pamiętajmy jednak, że jeżeli będziemy spożywać właśnie te nasze dane roztwory, to zdecydowanie lepiej nam wypić taką herbatę z aronii, mimo że ma troszeczkę niższy potencjał, niż wypić taką samą ilość soku z cytryny, czyli na przykład 200 ml. Więc teraz już wiecie, co wybierać i jakie antyoksydanty włączyć do swojej diety.